Boję się, co będzie z następnymi pojazdami. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive i dzisiaj, słuchajcie, zobaczcie, co my tu mamy. Wcześniej na to nie zwróciłem uwagi zbytnio, ale tu jest epicki, serio epicki tor. Zobaczcie, jakie tu są kąty, po których będziemy zjeżdżać w dół. Mamy też miejsce na pociągi, pociągi też dodamy, albo przynajmniej jeden z nich, żeby zobaczyć, kto będzie pierwszy na dole. Oczywiście do tego jeszcze dojdą boty, które będą jechać razem z nami. Będą też pułapki, dlatego zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. Zobaczcie, mamy tutaj też lawę, więc przez tą lawę też przejedziemy. Obstawiajcie, przydojadę do końca. I uwaga, jedziemy. Na początek jest dość łatwo, możemy sobie wyskoczyć. Myślę, że bez problemu. Okej? Dobra. Są problemy! Są problemy! Co się dzieje? Widzowie, lekka kraksa. Kto obstawiał, że nie dojadę, to proszę bardzo, wygraliście. Weźmy nieco szybszy pojazd, bo tamten szczerze nie jechał zbyt szybko. Proszę bardzo, mamy BMW teraz, która osiąga ogromne prędkości. Dobra, jest źle. Jest serio źle. Ja już nie wyskakuję. Ja już nie wyskakuję w ogóle. W ogóle. Okej, jest problem. Zobaczcie, jak to wygląda. Uwaga, z zewnątrz. Auto się rozbija. Całkowicie jeszcze będzie koziołkować. Więc jeszcze w sumie gorzej. Ciekawe, jakie to uczucie, kiedy się spada z taką prędkością, będąc w środku i koziołkując jeszcze. Znaczy, w sumie się pewnie nie żyje, albo jest się nieprzytomnym, ale ciekawe, jakie to uczucie. I proszę bardzo, zatrzymaliśmy się z lekkim uderzeniem z przodu i można jechać do Polski na naprawę. BMA bezwypadkowa. Także widzowie, mamy już wszystkich uczestników. Mamy kuriera, mamy Mustanga, mamy BMW X5M, mamy M2, mamy Audi RS6 porobione na 1200 koni oraz mamy Lambo, który ja prowadzę. Uwaga, zaczynamy wyścig. Mustang stoi, nie wiem czemu. Audi odjechało, już mega daleko jest. Zobaczmy, ile jedziemy. Okej, dobra. Jest źle, jest bardzo źle. I wszyscy się rozbili. Zobaczcie, co się dzieje z Audi. A z tą BMW to już w ogóle. Mamy tylko M2, która jedzie w miarę spokojnie. Tylko właśnie leci bokiem prosto na progi zwalniające. Ojejku. Czyli w kurierze tak naprawdę jest nadzieja. Może kurier da radę to wygrać. Mam nadzieję, że Audi mu nie zablokuje drogi. Zobaczcie, wjeżdża na progi zwalniające. Jak sobie ładnie poradził. I jedziemy dalej. Ale tu się zaczynają tak naprawdę lekkie problemy. Co? Przeżył to! Przeżył to! I przeskoczył wszystko. Zobaczcie, ten samochód nadal jedzie. Okej, teraz może być źle. Teraz może być naprawdę źle, bo nie miał wyskoczni. Może się obróci. Może się obróci. Wyląduje! Wylądował na koła! Poczekajcie, bo jest jeszcze szansa. Dobra, jednak nie ma szansy. Chociaż ma nadal wszystkie koła. Jeżeli ma napęd, to ma jeszcze szansę na wygraną. Ciemeczku, co ty robisz? Co ty robisz? Także nikt nie dojechał do samego końca. To jest serio ciężkie. A szczególnie to jest tak straszne. Wystartujmy więc jeszcze raz. Grzesiu został przejechany. I pojedźmy nieco inną drogą, żeby dało się to przeżyć. Nie za szybko. Zobaczcie, Audi znowu wyleciało, ale teraz trzyma się dużo lepiej. Nie no, wjechałem w progi zwalniające. Progi zwalniające, nie mamy koła z przodu chyba. Albo po prostu nie skręca. Mustang nas ale wpadł w lekki poślizg i ma teraz lekko przechlapane. Zobaczcie sami. Leci na linię drzew. Rozwala się całkowicie. Jeszcze zawiśnie pewnie na jakimś drzewie pod sam koniec. Chyba że wróci na tor. Wrócił na tor, podpalił się. I zobaczcie sami, dojechał prawie
do samego końca. Co się z tym kurierem stało? On się wbił w ziemię! Zobaczcie! On zeskoczył stamtąd i to wygląda jakby spadł i po prostu się zatrzymał w ziemi, wbity w ziemię. Ale weźmy dużego rama, który ma wysokie zawieszenie. Zobaczcie, możemy złapać Mustanga, złapać i go zepchnąć. Wpadnie prosto na wyskocznię. I zobaczcie, że bez problemu radzimy sobie z każdym podskokiem. Nawet tutaj na progi zwalniające mogę wjechać, żeby wam pokazać, jak bardzo dobrze radzi sobie z tymi progami zwalniającymi. Zapomniałem, że tu jest skok. No cóż. Co on zrobił? Okej, okay, tu trzeba zwolnić, Screamy. Okej. Stoimy na kołach, jest do... Nie jest dobrze. Dobra, tu trzeba zwolnić, bardzo zwolnić. Okej, zobaczcie sami, jest dobrze. Zwalniamy jeszcze bardziej. Teraz przelatujemy przez te dziury. Może być ciężko. Przeskakujemy wielką dziurę. Utrzymujemy się na kołach. Proszę, omiń to, dobrze. Przeżyjemy to. Zobaczcie, że my to przeżyjemy. Dotarliśmy do samego końca. Możemy bokiem wlecieć prosto na samą metę. Koła nam odpadły. Ale jesteśmy. Przechodząc dalej, zobaczcie, mamy tutaj masę kolców. Mamy też Mercedesa, który próbuje przeskoczyć to ładnie. Czemu mu fotele mu wypadły? Co ty robisz? Zobaczcie, on oszukuje, ale mimo wszystko nie udało mu się tędy przejechać. Zobaczcie, że da się tędy przejechać, jak się chce. Czekajcie, bo to coś tu jest nie tak. Co się dzieje z tymi fotelami? Czemu widzę podwozie swoje? Okej, nieważne. Lekko zepsuty Maybach. Spróbujmy to przejechać całe. Calusieńkie, tylko nikt nie mówił tutaj, że oprócz kolców będą też inne pułapki. I może być naprawdę ciężko przez to przejechać. My to przejedziemy Renault. Renault jest niezniszczalne. Zobaczcie, bez problemu przeskakujemy przez pierwszą przeszkodę. Koła nam się zepsuły już. Nie. Dobra, to była taktyka. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod pełną kontrolą. Przeskakujemy przez następne kolce. Jednak jest za wolne. Dobra, ale wsadziłem mocniejszy silnik, dużo mocniejszy silnik, o jakieś 50 koni, to jest bardzo dużo w tym samochodzie, nie śmiejcie się. Proszę bardzo, i teraz zobaczcie, bez problemu to przeskoczyliśmy. Proszę bardzo, w zwolnionym tempie. Przeskakujemy, idealnie lądujemy na ziemi, kołpak nam odpadł, ale wszystko jest pod kontrolą. Dobra, nie, jednak nie jest wszystko pod kontrolą. Okej. Jest źle, widzowie? Jest źle, ale przeskoczymy to. Przeskoczymy to. Nie wierzę, ten samochód nadal jedzie. On nadal działa, tylko skręca trochę nie w tą stronę, co chce. Pechowo by było teraz być kierowcą. Może autobus, który ma 150 ludzi na pokładzie. Współczuję tym stojącym oczywiście. Da radę to przeskoczyć. Dobra, to się źle skończy. To... Co się z nimi stało? Jeszcze wpadli w kolce. Oni nadal stoją tutaj niektórzy. Wszyscy, którzy siedzieli, wypadli ze swoich siedzeń, a oni sobie nadal stoją. Dobra, teraz trochę ulepszyłem ten autobus, więc powinniśmy móc przeskoczyć tą pierwszą wyskocznię. Okej, udało się. Teraz dalej jedziemy. Zobaczcie, autobus to wygra. Co? Przeleciałem! Poczekajcie, jeżeli się postaramy, to przelecimy też przez następne. Uwaga! Wszyscy nie żyją. Dobra, jeszcze raz, jedziemy teraz środkiem. Tutaj nie ma żadnych przeszkód. Żadnych, ale to żadnych przeszkód. Przeskakujemy trzecie.
przeskoczymy. Też czwarte koła nam odpadają, to jest najgorsze. Ale uwaga, nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Nie wiem, czemu hamuje ten autobus, ale cały czas daje gazu na maksa. 110 km na godzinę, uwaga. Przeskoczyliśmy. Tylko teraz silnik nam wypadł. Teraz może być problem. Okej, okay, mamy teraz cztery sportowe auta oprócz tego auta i mamy przed sobą dość ciężkie wyzwanie. Zobaczcie, tu są progi zwalniające. Mamy też masę skoków, więc ja wątpię, że ktokolwiek dojedzie, ale szczególnie patrząc na to, mamy jakieś roboty drogowe oraz mamy tutaj lawę. Obstawiajcie, kto będzie pierwszy lub kto w ogóle dojedzie. Zaczynamy wyścig, tylko to miało być szybsze. Zobaczcie, jaki wielki silnik to ma. Jeszcze jest krzywo postawiony, nie wiem czemu. Dobra, ale musimy ich dogonić. Musimy ich za wszelką cenę dogonić. M2 się rozbija, leci bokiem. Daje radę. Co jest? Ale to epicko wyglądało. Zobaczcie, wszyscy jadą. Audi jest lekko rozbite, a przechodząc do Bugatti, zobaczcie, ma tylko zbitą szybę. BMA dachuje. Także jedziemy dalej, spróbujmy ich dogonić. Przynajmniej te RS4, zobaczcie, skaczemy nad lawą. Audi wpadło do lawy. A my płoniemy. My płoniemy, czemu ja płonę? Okej, dobra, Bugatti się rozwaliło. My przejeżdżamy do samego końca. Dobra, trzymaj się, Screamy. Jest dobrze i uwaga, jesteśmy na miejscu. To prawda, się nadal palimy i to nie jest zbyt dobre. I właśnie silnik nam umarł, ale mimo wszystko zobaczcie, nikt inny, dosłownie nikt, nie dojechał do samego końca. Przechodząc dalej, mamy pociąg. Pociąg, który spróbujemy zatrzymać dzisiaj. Chociaż może być ciężko, bo już osiągamy. Zobaczcie na tą prędkość, 307 km na godzinę. Zobaczcie, co to jest za pociąg, jak my lecimy. Uwaga, wylądujemy równiuteńko. Chociaż nie zapowiada się zbyt dobrze. Wylądujemy równiuteńko i spróbujemy zatrzymać ten pociąg, żeby wpadł do tamtej lawy, używając samochodów. Nie wiem, kto używa Bugatti, żeby zatrzymać pociąg, ale niech będzie. Mamy teraz razem cztery samochody. Przebijamy się przez Grzesia, jak zwykle. I zobaczmy, czy będziemy mogli... Czy ja na złym torze je postawiłem? Okej, jest już... Jest już poprawione, chciałem powiedzieć, ale jak widzę tego Chargera tutaj, który właśnie znika z powierzchni ziemi, boję się, co będzie z następnymi pojazdami. Bugatti zostało przycięte na pół. Zobaczcie, bez problemu przeskakuje znowu przez lawę. Skoro teraz są trzy samochody, czas na 8 samochodów. Mamy 8 samochodów. Mamy też Grzesia, który walczy, słuchajcie, walczy z wiatrem. I ale się nie wywrócił, to jest najważniejsze. I też w sumie niespotykane. Zobaczmy, czy damy radę zatrzymać ten pociąg. To jest serio ciężkie wyzwanie. Zobaczmy, jak to wygląda z kierownicy Bugatti. Zobaczcie, Grzesiu zniknął. Przebija się przez wszystko. Co tu się dzieje? Ciągnie wszystkie samochody i pociąg zniknął. Misja w takim razie udana, spróbujmy. Jeszcze raz, okej? Okay? Czyli nie ma sensu, po prostu BeamNG po prostu tego nie wytrzymuje. Ale co jeżeli weźmiemy samą przyczepę i samą przyczepą spróbujemy zatrzymać ten pociąg. Ona ważyła 30 ton, a on z nią wyskoczył jak chciał. Przepraszam, ale tak łatwo poddać się nie mogę. Mamy teraz dużo więcej przyczep. I zobaczcie, wybuchło coś. Pociąg wpadł do lawy i wywołuje epilepsję, dlatego uciekamy stamtąd. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i piszcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Pa, pa.